Ludzie panikują, nie wiedzą jak reagować. Wielokrotnie wzywali na niego policję. W takiej sytuacji wam się może stać krzywda. Dobra, zobaczmy jakiś pierwszy z brzegu film Revo. Zebo. Zebo nagrał o tym crawling, który odpierdzielał strasznie wielokrotnie w złotych tarasach i właśnie pojawił się też u Speeda. Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj wam przedstawię i też sobie podyskutujemy o nowym trendzie na TikToku. Trendzie dość kontrowersyjnym, dość wiralowym na cały świat, który jest z Polski poniekąd. Jest to coś oryginalnego i nareszcie coś, czego jeszcze nie było w Stanach, ale w sumie to ze wszystkich złych powodów. Chodzi oczywiście o tego gnoma, który wiraluje, że tam wchodzi na jakieś zakamarki McDonalda, gdzie nie powinien wchodzić, w zaplecza sklepów. No i generalnie wszystko jest bazowane odsłony w złotych tarasach. Bo jest cały ten trend rzeczywiście na TikToku, to warto zaznaczyć, dzięki za dodanie. Jest cały ten trend z TikToka polegający na tym, że ludzie roleplayują sobie, że są albo gnomami, albo rycerzami i są w stałej wojnie między sobą i bardzo jakby spoko, fajne, śmieszne to jest. Ludzie bardzo kreatywnie do tego nawiązują, tylko Crowley został troszkę wybrany przez społeczność TikToka na króla gnomów. No i niestety, ludzie sobie nie zdają sprawy, że Crowley jest strasznie problematyczną osobą, która non-stop wpierdziela się do galerii handlowych, sprawia, że ludzie nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić, bo firmy panikują. Mam zresztą o tym film na moim kanale. Ludzie panikują, nie wiedzą, jak reagować. Z tego, co się orientuję, to różnego rodzaju firmy oficjalnie odpowiadają, żeby w ogóle udawać, że nie ma problemu, mimo że pracownicy od miesięcy upominają się, żeby zareagować twardo. I kurna, niektóre firmy, wiedząc, że ich pracownicy strasznie się źle czują z Crowleym i strasznie się stresują Crowleym i nie wiedzą, co zrobić, again, odsyłam do filmu na moim głównym kanale na ten temat sprzed paru miesięcy. Niektóre firmy zaczęły sobie robić real-time marketing na Crowleym albo zapraszać go w różne miejsca. Gościa, na którego wasi pracownicy od miesięcy, wiem to, od miesięcy się skarżą, od miesięcy mówią, że jest problem, od miesięcy mówią, że stwarza zagrożenie i dla klientów, i dla pracowników, bo na przykład wchodzi na zaplecze kuchni, gdzie wszystko musi być od ręki, od linijki, bo sanepid. Tak samo wprowadza chaos, tam są gorące rzeczy, tam są ostre rzeczy, wprowadza chaos w takim miejscu i pracownicy mają strasznie duży problem, bo nie wiedzą dosłownie, co robić. No właśnie, i widzicie coś takiego. Nie można wchodzić w takie miejsce. Jak wchodzicie w to miejsce, musicie mieć aktualne papiery sanepidu. Nie możecie zabierać na przykład własnych środków chemicznych i losowo sobie zaczynać polerować te rzeczy. A on takie rzeczy robi. Pora umierać. I tak jak sam gnom, który jest połączeniem tego trendu, gdzie tak gościu tak chodził bardzo nisko. A po prostu zarzucałem na siebie prześcieradła jakiegoś zielonego, no i tam białej czapki. No to jest nic strasznego tak naprawdę, nie? Oryginalne, nawet zabawne. Haha, śmieszny TikTok i wiralowy. Tylko że ten TikTok jest tworzony przez osobę, która już raz wiralowała. Wiralowała przez wszystkie złe powody, czyli przez to... I dalej to robi, tylko kurna, po prostu jeszcze... Najgorsze jest to, że wpiął się w to jako postać z tego całego uniwersum gnomy versus rycerze i robi z siebie pozytywną postać, super przyjaznego bohatera, który na tym wszystkim zbija sobie cloud. To, że po prostu na czworaka wchodził też na zaplecza McDonaldów, KFC i tam innych miejsc też w złotych tarasach. Ten sam typ. Jak nie widzieliście, o czym mówimy, ten sam typ. Ja dosłownie jakiś czas temu nagrywałem o tym dedyka. Nikt nic nie robił. Ja nagrałem tego dedyka, bo mi przyszedł ziomuś, który z dawnych lat, który pracował w jednym z takich miejsc i powiedział: mamy z tym straszny problem, od miesięcy zgłaszamy to do pracodawcy, czy mógłbyś nagrać film? I mili państwo, jest tutaj ten film. TikTokerzy nie dają w spokoju pracować. 4 miesiące temu, ze starego mieszkania, jeszcze z mieszkania Pawła. Znaczy, ja kumam, dlaczego niektórych to może bawić, nie? Bo to jest po prostu coś, co zazwyczaj ludzie by nie robili, bo jak nasza moralność, jakieś takie, jeszcze? Nie wiem, w ogóle wstyd jakikolwiek nam nie pozwala... Hiszpański KFC go nieźle zdisowało, a co powiedzieli?
robić rzeczy, które no powszechnie są uznawane za no po prostu słabe i że tak to powiem, nie robi tego zwykły człowiek, no bo wchodzenie za ladę McDonalda, to no co ci to daje tak naprawdę, no tylko tyle, że jesteś głupkiem, gratuluję, ale w momencie, gdy jesteś głupkiem i to nagrywasz, to już masz miliony wyświetleń na TikToku. Tylko, że to jest taki 50-50, ludzie, którzy nie potrafią się postawić w butach tych pracowników McDonalda, no. Którzy potem mają poważne rozmowy z menadżerami i nie tylko, że dlaczego ich już w ogóle będzie puścili lepiej. Za ladem, a właśnie ludzie, których nawet to w sumie jakoś zbytnio nie śmieszyło, no bo ten efekt wow, szoku, że gościu tak robi, no nie każdego śmieszy, może nie wiem, jakieś młodsze osoby śmieszy. Ten gościu ogólnie, jak zaczynał na TikToku, to z tego, że po prostu wchodził tam, gdzie nie powinien. Nie, to nie jest tak, że jest nielegalne i pójdzie do więzienia za to, ale no to jest takie utrudnianie po prostu ludziom życia i tak się po prostu nie robi. Znaczy, z tego, co się orientuję, to pracownicy tych sieciówek wielokrotnie wzywali na niego policję, tylko że jego już nie ma na miejscu, kiedy przyjeżdża policja. Raczej społecznie jest przyjęte, że tak się po prostu nie robi. I to już nawet... Jakby zobaczcie, ci ludzie go wypraszają. To nie jest uzgodniona akcja marketingowa, to warto zaznaczyć. Ci ludzie go wypraszają. Tam nie powinien wchodzić nikt, kto nie jest na papierze zdiagnozowany jako osoba, która może być dopuszczona do kuchni, bo ryzykujecie wy, klienci. Nie będę wspominał o jakichś higienicznych zasadach typu, no, nie wiem, czepki na włosy, żeby potem nie latały do kurczaka. Jak już to jem... Plus, ładnie to ziomek wtedy ujął, że chłop wprowadza tak duże zamieszanie, że wyobraźcie sobie, że w tym całym chaosie dzieje się na przykład coś takiego, że ktoś się myli. Wydaje wam coś, czego nie powinien wam wydać, bo powiedzieliście, że macie na to uczulenie. To jest dosłownie ten problem. To nie jest jakaś rzecz z dupy. Dosłownie. W takiej sytuacji wam się może stać krzywda i w takiej sytuacji pracownik będzie winny. Pracownik będzie miał przerąbane. Mu się zaczęło nudzić, no i wyświetlenia przestały jakby rosnąć. Plus kurna, no umówmy się, nie każdy chce być przed kamerą, no. A wiesz, co to jest, Rodo? A wiesz, co to jest miejsce publiczne? Nie ma. Ja czaję, totalnie czaję, no nie, że gdzieś tam robicie jakieś ankiety uliczne, czy idziecie gdzieś na IRL-u z kamerą, ktoś przejdzie w tle, no nie, nic się nie dzieje. Ale tutaj trochę dokuczanie tym ludziom to jest główny motyw przewodni tego, co nagrywacie. I ośmieszanie ich. Znowu, odwołam się do tego, co mi wtedy ziomuś powiedział, jak nagrywaliśmy tamten film, że chociażby była sytuacja, że ktoś mu zwrócił uwagę, że nie życzy sobie. W komentarzach zjechany od góry do dołu był ten typ, że nudziarz, nie potrafi się bawić, że powinien się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby najgorsze rzeczy ludzie pisali, bo ktoś mu zwrócił uwagę i to zostało nagrane, co nie? A co on ma zrobić? On ma obowiązek, prawdę, zwrócić uwagę. On nie jest TikTokerem z gigantycznymi zasięgami. Ten człowiek nie jest przystosowany do tego, że nagle mu kilkaset osób zacznie pisać coś o takim ciężarze moralnym. Wy sobie nie zdajecie sprawy, jak to ludziom potrafi przeryć łeb, jak naraz dostaną kilka negatywnych komentarzy z dupy bez zapowiedzi, a co dopiero jak kanał z milionami obserwujących zacznie go na masę szkalować. Człowieka, który nigdy się nie zderzył z szeroką opinią publiczną, to może komuś przeryć łeb. Dosłownie, nie przesadzam. Tylko raczej trend był spadkowy, to zaczął myśleć o innych rzeczach, typu na przykład chowanie się w lodówce w Biedronce. Też super TikTok. Wspominam, że bierzecie stamtąd jedzenie, no nie? Typ się czołgał po podłodze przed tym, jak tam wszedł. Potem zaczął udawać, jakby jak on... Jak ktoś tego nie zmyje, bo na przykład nie zauważy, że tam wszedł, to będzie miało styczność, okej, pakowanymi, ale jednak ja bym sobie tego nie życzył jako klient. Może jestem starym nudziarzem. Wciąż tylko narzekasz. Był jakimś toksycznym czymś i go tak noszą i na przykład jeden z TikToków było w publicznej łazience, gdzie ewidentnie go potem wyprosili. W sumie to nawet trochę tych filmów miał z publicznych damskich toalet, że tam sobie pranki robił, przezabawne, wiem. Dobra, ja dzisiaj jestem wujkiem upierdliwcem, po prostu nie trawię typa, okej, dajcie mi trochę ponarzekać, po prostu nie trawię tego gościa. Kurna, ludzie się stresują srać w miejscach publicznych, nazwijmy rzeczy po imieniu, po cholerę mamy się gryźć w język, ludzie się stresują srać w miejscach publicznych, a tutaj nagle wchodzi ktoś z TikTokiem i drze mordę. I wiecie, to nie jest tak, że ja gadam o totalnie...
Nie mówiąc o jakichkolwiek bardziej intymnych sytuacjach nawet. No najmniej to jest człowiek, który ma przynajmniej 1 000 000 wyświetleń, podczas gdy szukał swojego... Yogaout, podkreślenie na podkreślenie. Edwin po 6 dniach pracy zakończonych 13-godzinną zmianą arcy i pa wjeżdża na gładko, wpłacił 10 zł i 2 grosze. Pracuje w sieci Lubaszka. Jakby ten typ mi wbił za lejd, to bym go nawet siłą. Proszę o blesa na to, by BALLDUR3 hey, szybko się pobrał. Zarąbista gra, zarąbista gra. Bardzo dobry wybór, szanuję. No to Patrycja, słuchaj, to trzeba w tym momencie ofensywa. Ja o tym gadam, Rewo o tym gada i siema. I nic nie osiągniemy, ale przynajmniej zrobimy na tym odsłony. Co ty na to? Co ty na to? Możemy w końcu rozstrzygnąć tą sytuację. A potem ja obejrzę Rewo i będę miał jeszcze jeden materiał. Jego nowego trendu, bo na przykład też wchodził za lat, na przykład Zary jako jakiś wysoki ziomek, to też było mega zabawne. No i wiecie, wiedząc to wszystko, jak już możecie się domyślać, ja jakoś mega pozytywnie do tego gościa nie jestem nastawiony. No to jest coś na zasadzie pranki 2016 rok, czyli robienie content na bazie tak, reakcji. No ludzi, kurde, którzy... już to było tyle razy powiedziane, że dajmy ludziom w spokoju pracować. Ze mnie cisnęliście bekę, jak robiłem te moje nieudolne IRL-e i obniżyłem kamerę tak, żeby nie było widać, jak kupuję cholera jasna jakiegoś donuta w Berlinie, ale prawda jest taka, że tak właśnie to powinno wyglądać, no nie? Że naprawdę unikać wpierania ludzi przez kamerę, jeżeli to nie jest potrzebne. Szczególnie jeżeli stają się głównym tematem danego ujęcia. Chyba że wcześniej to ustalimy, no to wiadomo, spoko. Albo ich ostrzeżemy, zapytamy. Też nam się zdarzyło pytać, jak z Nadią poszliśmy do Currywursta, czy możemy sobie tutaj odpalić, nagrywać. Że nie wiedzą, że są nagrywani i robię je czegoś, co jest jakoś szokujące w jakiś sposób, tylko w tej sytuacji po prostu wchodzisz za ladę McDonalda, no mega szokujące. No i co, gościu szukał i szukał, jak to połączyć bycie szkodliwym z byciem śmiesznym dla niektórych. No totalnie czaję, że ktoś idzie ulicą i nagrywa i tak dalej i w tle ktoś przychodzi, ale już jak robicie z kogoś tak duży fokus, to miejcie pewność, że on się z tym czuje dobrze, bo no wiecie, no kurde, łatwo jest zapomnieć, że inni ludzie na co dzień nie pracują z kamerą, opinią publiczną i tak dalej, i dla nich to może być bardzo gdzieś tam ciężkie, co nie? No właśnie, no może cię obśmiać, pewnie cię obśmieje nawet, może ci rozwalić coś w kuchni, ty się stresujesz. No, no i znalazł sobie gnoma, który teraz wiraluje dosłownie na cały świat, jest top 1 memem chyba tego miesiąca. Klaudusiek. Jakby dobra, jak sobie jeszcze gdzieś łazi, no nie, gdzieś tam w tle się przewija, nic się nie dzieje strasznego, ile ludziom nie wchodzi pod talerz. Tutaj bym się nie czepiał, ale kurna, jak już wchodzi na zaplecze kuchenne, to wiecie, no każdy, kto w swoim życiu przepracował choć tydzień w usługach, zdaje sobie sprawę, jak to jest stresująca praca, jak to jest duże ciśnienie i jak to jest często niewdzięczna praca. Więc dokładanie jakichkolwiek problemów tym ludziom jest smutne strasznie. Napisała, no w szoku jestem, że tak cudowny content powstaje w Wawce XD, to też dużo w sumie świadczy o tym wszystkim. No ale ludzie, na obronę Klaudusiek, ludzie często po prostu nie wiedzą, no nie? Ja też nie wiedziałem, że Krauli się zaczął przebierać. Jak zobaczyłem go na streamie Speeda, że się wydurnia, to autentycznie moją pierwszą reakcją był śmiech, że znalazł jakiegoś losowego, pewnie starszego pana, który sobie dorabia monety tańcząc w stroju gnoma, no nie? Dziwne rzeczy, takie rzeczy się dzieją na śródmieściach, więc uznałem, że to jest po prostu lokalna gdzieś tam sprawa, spoko, nikomu nie przeszkadza, tańczy sobie pewnie z przodu, jest kapelusz na monety, ale mi się bardzo opinia zmieniła, jak się dowiedziałem, że typ po prostu robi to, co robi, co nie? Tutaj się pojawia trochę zgrzyt, bo jak już zrozumieliście, ja mam negatywne odczucia do tego gościa, jestem trochę uprzedzony i może jestem mało obiektywny, ale ja widzę, że jest część osób, nawet powiedział, że to jest takie 50-50, którym to się podoba, nie? Śmieszny gnomek sobie chodzi, ludzie mają śmieszną reakcję, no i ogólnie wszystko jest śmieszne. No i czy tak naprawdę jest szkodliwy? No jak tylko jedna osoba, która to se robi, no można powiedzieć nie. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że ma miliony... Mówiłem o tym w tym filmie jakiś czas temu, że potem dzieciaki na masę nagrywają TikToki, jak demolują Sephorę, bo jakiś kosmetyk drogi wskoczy, bo są właśnie nauczone takich filmów i że to jest totalnie spoko, że wchodzisz do punktów usługowych z wyciągniętym TikTokiem i robisz rozpierdziel, co nie? Świetleń, co spowoduje, że wiele ludzi będzie chciało to kopiować i będzie robić to samo. Bo to jest
jest takie robienie rzeczy, które są takie lekko przekraczające po prostu normę społeczną rzeczy, których się nie powinno robić, typu właśnie wchodzenie za ladę. I to jest trochę jak na przykład, nie wiem, stwórzmy teraz trend mega zabawny, spuszczanie ludziom z opon z aut powietrze. Czy jest to szkodliwe i czy utrudnia komuś życie? Tak, ale czy jest to nielegalne? W sumie też prawdopodobnie tak, ale jest na granicy. Ale też z drugiej strony widziałem ludzi, w sumie to z Ameryki bardziej, którzy mówili, że oni z chęcią, jako pracownik właśnie takich sklepów, czy to McDonald'ów, właśnie fast foodów, czy zwykłych sklepów z ciuchami, to oni by się nawet cieszyli, jakby taki gnomek do nich wszedł. No i tak szczerze mówiąc, to chyba złote tarasy, im też się podoba, że ten gnomek wchodzi. No bo zapytajcie pracowników. Z jakiegoś powodu większość tych filmów jest nagrywanych na złotych tarasach, a z tego co mi wiadomo, to tam przy każdym... Widziałem jakiś komentarz na Twitterze, że ktoś tam dał statement, że się zwolnił przez brak reakcji kilkumiesięcznej na tą sytuację. I czuję, jest jakiś ochroniarz. Pamiętam, że jak ja nie miałem co zrobić z hulajnogą elektryczną i po prostu chciałem pchać tą hulajnogę elektryczną po złotych tarasach, to bardzo szybko... Problem jest taki, że gość generuje tak olbrzymie zasięgi, bo to idzie w multimilionowe odsłony na każdym jednym klipie, że firmy wolą powchodzić mu w tyłek, niż zareagować stojąc po stronie pracowników, którzy od miesięcy sygnalizują, że się z tym czują tragicznie. Szybko mnie wyprosili. Najlepsze jest to, że to jest moment, gdzie ja... Zresztą, co to jest za problem, cholera jasna, jak już chcecie z nim robić content, może na tym etapie to już w ogóle nie powinniście tego content robić, ale jak chcieliście z kimś takim robić content, to róbcie to na zaproszenie w momencie, kiedy lokal jest zamknięty, po godzinach albo przed godzinami pracy, obsługa jest poinstruowana i jest chętna, żeby wystąpić na takim klipie i wtedy się bawcie w najlepsze, co nie? Ja się właśnie czuję jak taki boomer z Facebooka, nie? Tym bardziej jak czytam komentarze typu przecież to jest pajac, na co patrzeć w odniesieniu oczywiście do jego TikToków i jakiś Antolek odpisuje wypad na Facebooka, boomerze, jak ci się coś nie podoba, to go zablokuj. Ja jestem mega ciekaw, co wy o tym wszystkim myślicie, bo ja rozumiem obie strony, nie? I w tej sytuacji jestem nie neutralny, tylko jestem bardziej po tej jednej stronie, ale też rozumiem, dlaczego taki śmieszny gnomek... U mnie w pracy ostatnio typ przyszedł w trakcie Irla, podchodził i pokazywał wszystkich, wpłacił 10 zł. I to było mega uncomfy. Byłabym mega wkurzona, jakby ktoś nam tak wszedł za lejd tylko po to, żeby sobie TikToka nagrać. Nie dziwię się absolutnie. No po prostu, to wystarczy zapytać, co nie? Może kogoś śmieszyć i się podobać i dlaczego też stał się wiralem. Tutaj na przykład abstrakcja tego wszystkiego, czyli gościu, który udaje jakiegoś rycerza, jakiś gnom, no bo którego... cały ten trend, gnomy rycerze, no dużo ma z tym rycerzem nagrane. Gnębi, to jest dla mnie nawet takie ha, nie? Jakby to potrafię docenić w momencie, gdy nie jest naruszana właśnie ta taka norma społeczna, że tak to powiem, no. I nie jest to w jakimkolwiek stopniu kosztem osób trzecich content, no to fajne nawet, nie? Tutaj bym nawet dał ha. Problem jest w tym, że ja widzę, że większość tej wyświetleń, które jest robione, to nie jest w momencie, gdy po prostu sobie śmieszny gnomek walczy z rycerzem, tylko w momencie, gdy śmieszny gnomek zaczepia na przykład losowych ludzi, nie? To jest wtedy przezabawne i przewiralowe. Ale staram się patrzeć na pozytywy, tak? No bo jeżeli chodzi o content zaczepiania ludzi, no to mogło być o wiele gorzej, nie? Mieliśmy naprawdę ludzi typu Brzoza TV, który był... On chyba nawet jakiś film ostatnio wrzucił na YouTube'a, coś mi na TikToku wyskoczyło, że mój nowy film. Wydaje mi się, że bardziej szkodliwy niż po prostu gnomek, który próbuje być śmieszny i jest dla niektórych. I wiadomo, też widziałem argumenty typu, że nie wiem, dla mnie to było śmieszne, jakby taki wszedł do mojej pracy, no bo byłoby to o wiele mniej na pewno uciążliwe niż niektóre babcie, z którymi muszę się konfrontować na co dzień, nie? Też są takie argumenty, ale chyba nie każdy jest taki otwarty i nie każdego to po prostu bawi, tylko to jest kolejny problem, który trzeba rozwiązać w pracy, a dodatkowo jesteś nagrywana i jeszcze publikowana na TikToku na miliony wyświetleń, żeby ludzie się pośmiali z twojej reakcji, bo się wkurzyłaś na to, że ktoś wchodzi tam, gdzie nie powinien, dlatego musisz wyprosić, no bo inaczej by straciła pracę. I jak myślicie, jaki komentarz był najbardziej lajkowany pod tym? Oczywiście wyzywający panią, która go naprostowała. TikTokiem o tym, że haha, śmiesznie wchodzisz do sklepu, ale śmieszny, słodki gnomek, czy Jezus, ale ty piara się spruła. Jak to tak może zwrócić uwagę komuś, że nagrywa w sklepie? No gdzie... pani Sigma absolutna.
zakaz nagrywania. Jak mam szukać pozytywy tego TikToka, który zdobył 40 milionów wyświetleń, który właśnie obejrzeliśmy, no to tyle dobrze, że przynajmniej zablurował twarz typiary, nie? Ale coś, co na przykład mnie śmieszyło trochę, to jest spotkanie naszego wiralowego Pomijając fakt, że wszyscy wiedzą, że łazi po złotych tarasach i w sekundę można ocenić, jaki to jest sklep, założyć z dużą dozą pewności, że to są złote tarasy i po fryzurze i posturze poznać panią i to wszystko w ciągu 5 minut. Bardzo trudne zadanie, oczywiście pod warunkiem, że jesteście na miejscu. Więc jakby jakiś natarczywy fan chciał robić nieprzyjemności pani, to zadanie naprawdę nie jest ciężkie. Noma z Polski, ze złotych tarasów dokładniej, z iShow Speedem, więc to było nawet zabawne. Było coś we mnie, co się spodziewało, że ta osoba, czyli dość atencyjna osoba z TikToka, tym bardziej jak jest z Warszawy, a Speed jest w Warszawie, to się spotka ze Speedem, no i tak było, no i to takie połączenie dwóch światów totalnie obrębnych. I czy dałoby się tego gnoma zwiralować bez naruszania trzecich osób i robienia kontentu ich kosztem? Prawdopodobnie tak, ale czy byłby to aż taki wielki viral? Też prawdopodobnie nie. Podsumowane. I personalnie jakoś, nie wiem, nie zmienia to życia, że on istnieje i że to jest teraz wielki viral w Polsce, ale po prostu wyrazy współczucia dla pracowników złotych tarasów i w sumie to tylko tyle. Ja Jezus się z wami Maria, ale to jest w ogóle, słuchajcie widzowie, strefa od patelni do złotych tarasów włącznie, to jest jakaś podła plama na mapie Polski. Tam jest ten park, tak, przed Pałacem Kultury, gdzie cholera jasna, wszyscy youtuberzy za każdym razem łażą z kamerą. Tam są schodki, gdzie drillowcy, którzy mają 7 lat, chcą cię zwyzywać, bo się dowiedzą, że masz suba na czacie multiego. Tam jest po prostu każda jedna ten, jest spawner alternatywek nawet, no nie? Jak ja dostaję nową subskrypcję na kanale, to wiem, że się wyspełniła tam nowa osoba. To jest po prostu jakaś taki najbardziej randomowy obszar w Polsce, co nie? Zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądajcie do końca, widzimy się jutro, no i na razie. Nie męczcie ludzi, dobra? Po prostu nie męczcie ludzi. Dzięki, że oglądacie i do następnego odcinka. Ale piękne zakończenie, ja się bardzo postarałem. 30 stopni jest, dobra? Ja tutaj umieram.